Darmowy perk żarówka dla każdego, zupełnie nowy tryb rankingowy 7x7 na 7 tarcie, turniej w Chinach jednak się odbędzie i zaskakujący skład fame, polski streamer usunięty z programu CC, mnóstwo nowych czołgów, a w superteście nowe chińskie czołgi z mechaniką do pola, rakietowych. Dużo się dzieje ostatnio na scenie WOTA i postaram się wam to dokładnie omówić i zaprezentować, więc siadajcie i zaczynamy. Już od czwartku jest dostępny nowy test publiczny 1.18.1, gdzie m.in. mamy darmowy szósty zmysł dla każdego, to znaczy, że każdy dowódca bazowo, nieważne ile ma procent, nawet 50% 75, czy 100%, czy jakieś perki będzie mieć tą popularną żarówkę jako podstawowa rzecz wbudowana właśnie w tego załoganta. W praktyce wygląda to tak, że każdy dowódca będzie mieć taką właśnie żarówkę zaznaczoną obok po lewej stronie i nie będzie już dostępny jako perk, czy skill do wybrania. Po prostu jest on bazowo wgrany i nieważne jaką mamy załogę, 50, 75, czy 60%, czy nie mamy żadnych perków, to zawsze ta żarówka będzie i to jest świetne. Dodatkowo jeżeli wcześniej mieliśmy tą żarówkę, to tak naprawdę dostajemy darowego perka, który możemy sobie wybrać więc też to jest na plus dla nas Z ciekawostek jeszcze odnośnie załogi To Wargaming wprowadziło nową funkcję Czyli perki zerowe Są to perki, których nie możemy usunąć Najczęściej mają je przykładowo załogantki I dodatkowo to jest braterstwo broni Którego po prostu nie możemy zresetować Przypatrzcie się na normalnego załoganta Tutaj tych perków zerowych nie mamy No i jeżeli zresetowałbym załogę W wypadku tej załogantki No to te wszystkie perki zostaną Jakie są perki zerowe A te normalne się usuną Kolejną ciekawostką jest to Że w przypadku mojego Karo To właśnie Buffo on miał jako perk zerowy żarówka. Jak dobrze wiecie, żarówka już jest jako podstawowa rzecz każdego dowódcy. Więc mogę sobie wybrać dowolny inny perk zerowy, który będzie zawsze na 100% i nie będzie można go restartować. W grze pojawił się nowy przycisk w naszym menu na rezerwy osobiste. Są one w bardzo przejrzysty sposób podzielone na doświadczenie, kredyty i wolne doświadczenia i załoga. Przypomnę, że wcześniej mieliśmy osobną rezerwę na wolne doświadczenie i osobną rezerwę na załogę. Wszystkie rezerwy teraz będą trwać godzinę, nie będzie już rezerw dwugodzinnych, dlatego poprzednie nasze rezerwy zostały zamienione i w tym wypadku, jeżeli miałem np. 287 rezerw na 2 godziny, to dostałem 574 rezerwy na godzinę plus 50%. W wypadku kredytów zobaczcie sami, że miałem też 15 rezerw plus 25% na godzinę i zostało to zamienione na 8 rezerw plus 50% na godzinę. Po prostu wszędzie będą godzinne rezerwy. Mamy też podział na zwykłe rezerwy jak i te rezerwy ulepszone. Rezerwy ulepszone charakteryzują się lepszym boostem i nie mają okresu ważności, ale nie martwcie się, bo wszystkie wasze rezerwy, które macie w garażu, one też nie będą mieć okresu ważności. Dopiero w przyszłości te rezerwy, które będziecie otrzymywać, one będą mieć chyba miesięczny okres ważności, te zwykłe. Nie ma napisane, co trzeba zrobić, żeby zamienić naszą rezerwę zwykłą na ulepszoną. Jakby nie ma takiego mechanizmu na serwerze testowym na ten moment. Też nie wiem, jak zdobyć rezerwy na kredyty na plus 100%. Te ulepszone też nie ma nigdzie takiej informacji. Natomiast w sklepie możemy kupić za złoto rezerwy ulepszone na doświadczenie, plus doświadczenie dla załogi i wolne doświadczenie za 150 golda. Jedną taką rezerwę na godzinę. Możemy aktywować wszystkie rezerwy właśnie z tego panelu. Klikacie sobie to w bardzo prosty sposób, jest czas dokładny również pokazany. Klikamy. Na przykład bitwę. Mamy również kolejną świetną zmianę, to znaczy w teraz w trakcie bitwy możemy aktywować nasze rezerwy. Jest specjalna zakładka do tego Personal Reserves i możemy na przykład, jeżeli gramy bitwę czołgiem premium i zapomnieliśmy aktywować boosta dla kredytów, to możemy sobie aktywować właśnie z tego panelu. To jest według mnie świetna informacja i funkcja. Na serwerze testowym jest już dostępny nowy tryb, który nazywa się Onslaught na tarcie i będzie to nowy tryb bitew rankingowych w naszej grze World of Tanks. Dlaczego tak sądzę? So. <laughs> Ponieważ, jeżeli wejdziemy sobie w ten cały system, to mamy specjalne dywizje, kolejne jakieś rangi: żelazna, brązowa i tak dalej. Champion, leg, legend, legenda. No, i jeżeli sobie popatrzymy na nagrody, to też są dosyć ciekawe te nagrody. Kamuflaże specjalne, też specjalne naklejki. Jak i przykładowo, jeżeli jesteśmy legendą, to codziennie dostajemy 50 obligacji. W wypadku też nagród mamy takie stałe nagrody za przechodzenie i zbieranie kolejnych tych punktów, i tak dalej. Możemy to grać sobie solo, albo możemy grać. W plutonie dwuosobowym albo w super plutonie siedmioosobowym, ponieważ jest to tryb 7 na 7 Każdy z pojazdów ma specjalne, jakby, skille, umiejętności po jednej takim perku. Przykładowo, mantykora może zaświecić jakieś czołgi na 2 sekundy, jeżeli wybierzemy sobie jakiś obszar, który chcemy sprawdzić. A w wypadku ebr możemy zwiększyć nasz zasięg widzenia. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: to jest wszystko na dziesiątych tierach. Nie ma czołgów specjalnych, więc nie zobaczycie tutaj Chieftaina czy obiekta 279. I plus jest taki, że to jest na dziesiątych tierach i jeżeli zagrać jedną bitwę, to automatycznie dostajecie specjalnego ISA 4, który możecie zagrać, specjalnego Patona i specjalnego Badgera, że mieć większe możliwości i większy wybór pojazdów. Polecimy bitwę i pokazuję Wam, jak to wygląda w praktyce. Mamy minutę, żeby zdecydować się, jakim pojazdem chcemy zagrać, dostosować go po prostu odpowiednio do tej bitwy, co jest moim zdaniem super e, fajne, no bo nie musimy w ciemno zagrać jakimś czołgiem, na przykład zagramy, nie wiem, e, jak pancerem, a wyrzuci nam Himmelsdorf, to będzie super, a w następnej bitwie wyrzuci nam Piaszystą Rzekę, to będzie słabo. Tutaj zawsze na bieżąco wybieramy pojazd, który nas interesuje i ja akurat zdecyduję się na Batchata, żeby mieć bardziej mobilny pojazd i klikam potwierdź. Cała moja drużyna też wybiera sobie różne pojazdy. Mogę się z nimi skomunikować i jest specjalny czat głosowy. Akurat tego wam do końca nie pokażę, bo to jest serwer testowy i gram z przeróżnymi graczami. Na mapie mamy specjalne punkty. W tym wypadku to jest ostrzał artyleryjski, to jest taka wieża do spotowania. No, i to jest kolejny ostrzał artyleryjski, plus baza. Wszystkie bitwy są w trybie spotkaniowy, tak, żeby przeciwnik nie mógł stać na bazie i nic nie robić. Każdy musi się ruszyć. W wypadku Badczata mamy taką specjalną umiejętność, która pozwala nam szybsze, na szybsze ładowanie magazynku o 12, 24 i 36%. Mamy trzy poziomy tego i wjeżdżamy sobie do pierwszego punktu. Spróbujemy zająć ten, właśnie tą artylerię. 15 sekund musimy to sobie przejąć. Jeżeli to zajmiemy, to wtedy ósemka nam się automatycznie odblokuje. A jeżeli pojechalibyśmy na tą stację, to wtedy mielibyśmy dziewiątkę. Już 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy chyba zaraz nam się to uda przejąć. Mam nadzieję. O, właśnie mamy. I rzucimy sobie od razu ten nalot na tego ISA 4. Kończymy ładować nasz magazynek. I pojedziemy przykładowo na niego. I zobaczycie, w momencie, kiedy ja zacznę strzelać, to wtedy moja umiejętność będzie się szybciej ładować. ISA 4 się na nas obraca. Tam są też inne jakieś pojazdy za mną. Widzę, że jest kolejny IS4. Strzelamy do niego cały magazynek. Chociaż może być tu trochę problem. Bo raczej go nie skończymy na magazynek. Ale zobaczcie, ładuję 36 sekund, naciskam 7 i ładujesz 21 sekund. Kolejna zmiana, zmiany na mapach moi drodzy. Zobaczcie co się stało na Ensku, teraz można przejechać sobie w ten sposób pomiędzy torami. Zostały niektóre mapy jak piaszczysta Rzeka i jeszcze na pewno jakieś mapy, o których zapomniałem, przepraszam, ale poka pokażę wam pewnie w filmie co zostało zmienione i jak. Możecie sami sprawdzić, że niektóre mapy stały się po prostu inne. Pojedziemy sobie po tego obiektu 268v4, jadę trochę yolo, ale po prostu to jest serwer testowy i nie muszę tutaj się jakoś specjalnie skupiać na tym wszystkim. Chodzi tylko o to, żeby wam pokazać. Nie wiem, jak mi to nie weszło. Zajmujemy tego obiekta. Ważna jest komunikacja w tym trybie. No i jeszcze go wykończyliśmy, więc rewelacja. O, odblokowaliśmy jakąś kolejną dywizję i dostawiłem plus 43 punkty rankingowe każdy z graczy dostaje różną tą ilość w zależności od tego jak zagrał ważne jest to, żeby wygrywać i to powoduje, że gracze powinni grać drużynowo oczywiście tryb jest zupełnie nowy i za dużego doświadczenia nie mam. Grałem trochę wcześniej w ten trybie w fazie takiej jeszcze testowej z innymi cysekami, i powiem wam, że ten tryb jest naprawdę świetnie zrobiony. Wydaje mi się, że to będzie super alternatywa właśnie do tych bitew rankingowych, które były wcześniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie nasz serwer. Na pewno będę streamować i pokazywać Jakieś poradniki co i jak, e, warto jakie taktyki, e, więc czekajcie na inne moje materiały z tego trybu. Na początku roku 2022 drużyna FAM miała polecieć do Chin i rozegrać tam właśnie międzynarodowe mistrzostwa świata, jednak przez COVID nie odbyło się to. Następną próbą rozegrania tego turnieju było zorganizowanie takiego bootcampa w Praze, gdzie wraz z całą drużyną FEM mieliśmy polecieć w to jedno miejsce i online grać z innymi drużynami. Niestety wskutek inwazji Rosji na Ukrainę. Ten turniej również się nie odbył i miesiąc temu była oficjalna informacja, że ten turniej w ogóle się nie odbędzie. Około 3 tygodnie temu Wargaming znowu nas zaskoczyło i ogłosiło, że turniej jednak odbędzie się pod inną nazwą i też z inną liczbą drużyn, ponieważ macie to oficjalnie napisane, że mamy cztery drużyny. Fame jest oczywiście jako mistrz Europy, jest drużyna Impact, to są mistrzowie Stanów Zjednoczonych, PP to jest mistrz Azji. I OBG, Old Boy's Gaming, to jest drużyna mistrza Chin. Jest osobny serwer azjatycki, osobny serwer chiński. Jak możecie zauważyć, nie ma tutaj serwera rosyjskiego. Struktura turnieju jest bardzo dziwna, ponieważ to jest każdy z każdym. Możecie tutaj zauważyć, że jest terminarz. Pierwszy mecz 24 września Fame będzie grać z OBG, a potem z drużyną PP. 25 września Fame gra z drużyną Impact, czyli to już jest za tydzień, w sobotę i w niedzielę. Po fazie grupowej jest faza pucharowa, czyli dodatkowo będą te mecze. Ja nie jestem fanem takiego rozwiązania, ale rozumiem też, że pewnie organizator musi mieć wystarczająco dużo, jakby, godzin transmisji, żeby też ma pewnie jakieś zobowiązania ze sponsorami i tak dalej. Dlatego tak to jest rozwiązane. A jeżeli chodzi o nagrody, moi drodzy, to za wygranie tego turnieju jest 200 tysięcy RMB, czyli 200 tysięcy yuanów bodajże. I jeżeli sobie to przeliczymy na złotówki, to jest 134 421 zł. I jeżeli podzielibyśmy to na 15 osób, załóżmy, że każdy dostanie tyle samo w drużynie, to na osoby wychodzi prawie 9 tysięcy złotych. Zwycięski skład fajny z zeszłego roku, który wygrał kwalifikacje do tego turnieju, będzie delikatnie się różnić. W drużynie nie zobaczymy Farina, Consuma i Kaizo, a zobaczymy dwóch polskich graczy z drużyny Inville. Hecaj oraz pan i dołączy jeszcze iś Astelon, to jest gracz francuski chyba z klanu 3PX. odnośnie siebie mogę dodać, że raczej na tym turnieju mnie grającego nie zobaczycie, ponieważ terminowo po prostu mi to nie odpowiada. Akurat będę na wakacjach na Cyprze, dowiedziałem się o tym miesiąc wcześniej, nie dałem rady nic jakby poprzesuwać z tego wszystkiego, no ale na pewno dla was skomentuję te najważniejsze finały i będziemy mogli razem zobaczyć i kibicować drużynie. Jestem wpisany do tego składu, ale w rzeczywistości to tak za bardzo mnie w nim nie ma. Również w składzie polskich community kontrybutorów nie ma Kolmi Piotra, który kilka dni temu został oficjalnie usunięty z tego programu. Decyzja wargamingu nie jest publiczna, lecz każdy może się spodziewać, że chodzi o tą tak zwaną aferę kranową, gdzie właśnie streamer o godzinie 5 ustawiał bitwy, grając kranem i strzelając sobie w boki super konkurora, który celowo wychylał się i dawał się, że tak powiem, sfarmić. Przez to właśnie nagrał m.in. Skiffbasa swojego Hadesa i też możecie zauważyć, że naprawdę sporo jakiś memów. Wrzucę on na swojego fanpage'a. Niektóre mniej, niektóre bardziej śmieszne. Nie ukrywam, możecie to by sami sprawdzić. Sam nie dowierzałem w to, co zobaczyłem. Myślałem, że to jest jakiś Prima Aprylis, ale faktycznie są. Nowe chińskie czołgi ciężkie z mechaniką dopalaczy odrzutowych. Efekt będzie można użyć 4 razy na bitwę z daną ilością paliwa odrzutowego. Po ostatnim użyciu wskaźnik pokaże pusty zbiornik i nie będzie można korzystać z dopalaczy do końca bitwy. Wygląda to naprawdę fantastycznie i widać, że nadchodzą zupełnie nowe czasy do naszej gry. Drzewko prezentuje się następująco, czyli z 6 tieru typa 58 możemy sobie zrobić właśnie siódemkę, ósemkę, dziewiątkę i dziesiątkę, które ws wszystkie czołgi będą mieć tą nową mechanikę. Nie mamy jeszcze dokładnych parametrów tych pojazdów, natomiast wiemy coś na temat premki 8 tieru BZ-176, sami możecie zobaczyć i wszystko wskazuje na to, że te parametry są bardzo zbliżone do włoskich niszczycieli i w stylu gry to może być bardzo podobnie, czyli dojeżdżamy na jakąś pozycję na wieżę i jesteśmy praktycznie nieprzebijani, co jest dosyć mocno irytujące, nie powiem, że nie. Plus działo, które są takie, to są tak zwane trollgany, i tu będzie trzeba pewnie grać na goldzie, niestety. I zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Spodziewam się, że te chińskie, właśnie czołgi ciężkie wejdą w grudniu, bo często przed świętami dostajemy nowe mechaniki, nowych pojazdów, więc bardzo prawdopodobnie, właśnie, że zobaczymy je już przed świętami. Najpopularniejszy zagraniczny YouTuber czyli Quickie Baby. Jest w końcu dostępny w grze w wersji 1.18.1, można go zakupić za 1750 sztuk złota jako dowódcę. Jest to według mnie dosyć ważna informacja, ponieważ wcześniej ten streamer odmówił swojego występu w tym Team Clash, gdzie możecie, to było to starcie drużyn, gdzie mogliście wygrać m.in. jako dowódce multi'ego czy skill'a for LTU, w zależności, którą drużynę wybieraliście, też jest specjalny styl dedykowany dla niego, no taka... Krótka informacja. Bardzo ciekawy kamuflaż będzie dostępny też w nowej aktualizacji dla STRV S1. Szwedzka premka 8 tirów dostanie właśnie taki kamuflaż. Powiedziałbym, że on jest bardzo podobny do czołgu TS5, bo tam też ten pojazd dostał właśnie ten kamuflaż tego typu. Tak to nazwijmy. Według mnie, ciekawa opcja. Na serwerze testowym pojawiło się naprawdę dużo nowych czołgów premium, które są naprawdę ciekawe. Zobaczcie zresztą sami CS52C, który będzie alternatywą dla Lisa. I uwaga, uwaga, najważniejsza rzecz: ten czołg będzie mógł zmieniać sobie tryby. Tak jak CS63, gdzie polska 10. Tak samo ten pojazd będzie mieć ten tryb szybki i wolny, 70 km na godzinę właśnie w tym trybie turbo, moim zdaniem bardzo ciekawa alternatywa jako czołg premium 8 tieru właśnie polski, może on być naprawdę dobry. Również interesująco zapowiadają się kolejne pojazdy, które nadchodzą, czyli właśnie na serwerze publicznym jest dostępny dla super testerów. Pojazd premium 9 poziomu, tak to jest napisane. Nie wiadomo, czy ten czołg będzie zarabiać więcej czy nie, ale chyba zanosi się na to, że chodzi o to, żeby zarobił więcej, bo tak to był pewnie napisane jako czołg specjalny. Mamy jego parametry, możecie sami sobie dokładnie sprawdzić. To jest obiekt 283, link będzie w opisie do rekoszetu Tak samo jak ten szar 75, wygląd naprawdę ciekawy tego pojazdu. Widzimy, że to jest magazynek, 44,5 sekundy będzie ładować. Też będzie mieć ten tryb zmiany do tego trybu szybkiego, więc to też może być naprawdę ciekawa maszyna, jak i T-54, które akurat tutaj nie ma napisanej tej dopiski premium, w wypadku tego szara Le mieliśmy dopisek, że to jest premium French Tank, tutaj nic nie ma napisane, więc nie wiadomo o co chodzi z tymi pojazdami, ale możecie się spodziewać pewnie ich w niedługim czasie, że będą wchodzić do naszej gry, tak samo jak i WZ-111, to jest połączenie VZ-51 z wieżą plus kadłub chiński, który wygląda naprawdę też Spoko, całkiem. No i ostatni pojazd, który chcę wam pokazać, to jest Lion, który już był wcześniej zapowiadany. Bardzo podobny i zbliżony do Leopardów, ale w stylu gry raczej taki do końca nie będzie, bo nie mamy świetnej celności. Też mamy system magazynkowy, który będzie naprawdę długo ładowany. 420 alfa damage. No na razie nie widzę nic specjalnego poza fajną prędkością, maksymalną 60 na godzinę. Zobaczymy też, jak te czołgi wyjdą i będą sprawować się w praktyce, oczywiście. Tak samo chciałbym się dowiedzieć, jak wy oceniają. Ten odcinek w praktyce, dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie go ocenić, czy zasubskrybować mojego kanału, jeżeli chcecie zobaczyć więcej treści, trochę się napracowałem, mam nadzieję, że było to widać i też sprzedałem kilka ciekawych informacji. Trzymajcie się, ja się z wami żegnam to elo!